Witam Państwa w środę 13 maja. Karolina Czereda. Zaczynamy wiadomości regionalne. Dziś u nas konkursy na dyrektorów żarskich szkół. Szansa na zatrudnienie w Hucie Szkła. Będzie objazd, czyli utrudnienia na Grunwaldzkiej w Kunicach. Dyskont w stanie likwidacji. Konferencja o środkach unijnych. Nowa droga w Grabiku i obiektyw na niepełnosprawność, czyli wystawa w Gubinie. Wyższe wykształcenie, 5-letni staż pracy pedagogicznej, dobre zdrowie. To tylko niektóre z wymagań, jakie stoją przed kandydatami, którzy zdecydują się na udział w konkursie na stanowisko dyrektora dwóch żarskich szkół. Żarski Ratusz ogłosił dwa konkursy na stanowiska dyrektorskie. Jeden dotyczy szkoły podstawowej nr 2, a drugi zespołu szkolno-przedszkolnego z oddziałami integracyjnymi. Zespół swoją działalność rozpocznie od września. Powstał z połączenia szkoły podstawowej nr 3 oraz przedszkola nr 1. Start w konkursie na dyrektora dwójki zapowiedziała już obecna dyrektor Marzena Mosakowska-Wrona. O fotel dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego natomiast zawalczy Ewa Tabaczyńska, obecna dyrektor miejskiego przedszkola nr 1, dyrektor tej placówki od 12 lat. Tak, będę startować, zresztą nie mam wyjścia, obiecałam to rodzicom i pracownikom naszego przedszkola. To jest jeden z głównych motywatorów tej decyzji? Szczerze mówiąc, główny motywator. Zależy mi, nie ukrywam, na obydwu placówkach, i na przedszkolu, i na szkole. Chciałabym, żeby się miały jak najlepiej, a też nie ukrywam, że mam wiele pomysłów na rozwój całego zespołu. Wymagania wobec kandydatów w obu konkursach są takie same. Na te dwa konkursy kandydaci mogą składać oferty w zamkniętych kopertach w Urzędzie Miejskim w Żarach, w Biurze Obsługi Mieszkańców, w Biurze Podawczym. Termin składania ofert upływa 26 maja. Więcej informacji uzyskać można w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim lub pod numerem telefonu 68 470 83 50. W czwartek 14 maja od godziny 9 w siedzibie firmy Saint-Gobain, oddział w Żarach, przy ulicy Szklarskiej 27, odbędzie się giełda pracy. Firma szuka głównie pracowników produkcji, ale nie tylko. Pracodawca chce zatrudnić osoby na stanowisko operator linii. Tu wymagane jest wykształcenie minimum zawodowe i doświadczenie na podobnym stanowisku. Firma zatrudni również lidera zespołu oraz kierownika zmiany. Tu wymagane jest wykształcenie minimum średnie techniczne i doświadczenie w zarządzaniu zespołem oraz inżyniera procesu. O to stanowisko ubiegać mogą się osoby z wykształceniem wyższym technicznym, mające doświadczenie na podobnym stanowisku. Wymagana jest również znajomość języka angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym. Ulica Grunwaldzka w Kunicach rozkopana. Firma Gazopolsko-Szalina, która kopie tam pod rury, od jutra przygotowuje objazd. Rozpocznie się on od zjazdu z ulicy Grunwaldzkiej w ulicę Strażacką. Następnie trzeba będzie przejechać ulicą Osadniczą, a z niej zjechać na Armii Krajowej, aż do wyjazdu na Lelewela. Tam kończy się objazd. Kierowcom nie pozostaje nic innego jak zachowanie ostrożności i uzbrojenie się w cierpliwość. A mieszkańcom Kunic przypominamy, że spotkanie w sprawie kanalizacji odbędzie się w poniedziałek 25 maja o godzinie 17 w świetlicy w Zespole Szkół w Kunicach. Mieszkańcy Żar niedługo nacieszyli się nowym dyskontem. Grupa handlowa Czerwona Torebka postanowiła zlikwidować swoją spółkę Dyskont Czerwona Torebka. Sklepy pod tym szyldem likwidowane są w całej Polsce. Czerwona Torebka przy ulicy Okrzei również jest w stanie likwidacji. Obecnie w sklepie trwają 30% wyprzedaże. Na przełomie maja i czerwca dyskont przestanie działać. Taki sam sklep powstać miał przy ulicy Lotników. Prace trwają tam nadal i jak poinformował nas generalny wykonawca Andrzej Płatek z firmy Eltech z Gorzowa Wielkopolskiego, prace zostaną doprowadzone do końca. O tym, co powstanie w miejsce dyskontu, zadecyduje inwestor. Póki co jest to tajemnica biznesowa.
Fundusze europejskie w nowej perspektywie. Dziś w Auli Żarskiego Prusa odbyła się konferencja poświęcona funduszom unijnym w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Zaproszono żarskich przedsiębiorców, a spotkanie poprowadzili pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. Czekamy na ciekawe przedsięwzięcia w obszarze innowacyjnym, bo ta nowa perspektywa właśnie tym się charakteryzuje, że środki będą przeznaczane przede wszystkim na działania w obszarze rozwoju przedsiębiorczości, które cechują się wysoką innowacyjnością. Wprawdzie żarski rynek przedsiębiorców ma się dobrze i od lat przoduje w województwie lubuskim, a strefa przemysłowa rozwija się dynamicznie, wielu inwestorów wciąż potrzebuje wsparcia finansowego z Unii i na taką pomoc liczą w najbliższym czasie. Na pieniądze mogą również liczyć osoby zaczynające działalność gospodarczą. Warunkiem uzyskania dotacji jest między innymi dobry biznesplan. Jest znowuż niemała kwota na zakładanie działalności gospodarczej. I to w postaci dotacji bezzwrotnych, ale także w postaci tak zwanych mikropożyczek. I są to środki przeznaczone nie tylko dla bezrobotnych, bo tak jak czasami to można byłoby w ten sposób rozumieć. W tym dalszym ciągu będą się zajmowały oczywiście powiatowe urzędy pracy i w ten sposób wspomagały osoby, które są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, ale nie tylko. Także i te osoby, które chcą zmienić swój profil zawodowy, chcą rozpocząć, krótko mówiąc, działalność na własny rachunek, to takie wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji bądź mikropożyczki mogą na to liczyć. Interesuje mnie usługi, gdyż tutaj w tej części prowadzę działalność gospodarczą i padły informacje na temat pożyczek, czyli coś nowego, jeżeli chodzi o środki unijne, no i rodzaje usług, które mogą być sfinansowane właśnie tymi środkami. Dotacje bezzwrotne do 40 tysięcy złotych w przypadku zakładania nowej działalności to szansa przede wszystkim dla osób po 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych i osób niepełnosprawnych. Pół roku mieszkańcy ulicy Łąkowej w Grabiku czekali na nową nawierzchnię. W końcu się jej doczekali. Mieszkańcy ulicy Łąkowej w Grabiku w końcu doczekali się nowej nawierzchni. W listopadzie ubiegłego roku na zlecenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarach firma Ekowod ze Świdnicy wybudowała tu nową kanalizację. Przez kilka miesięcy mieszkańcy grzęźli w błocie, a wyłożenie nowej nawierzchni, a dokładnie przywrócenie jej do stanu pierwotnego, musiało poczekać aż do wiosny. Prace potrwają do końca tygodnia. Asfalt już wylano, pozostało tylko wyregulować włazy i uporządkować pobocze. Jutro swoje drzwi dla rodziców szóstoklasistów otworzy gimnazjum numer 3 w Żarach. Będzie można zapoznać się z ofertą szkoły, porozmawiać z nauczycielami, z trenerami, bo mamy klasy o rozszerzonym profilu sportowym, klasy taneczne. Bardzo serdecznie zapraszam nie tylko rodziców z terenu Żar, ale z gminy wiejskiej Żary i z powiatu Żary. W związku z tym, że ta oferta szkoły jest bardzo ciekawa i dotyczy właśnie klas o rozszerzonym programie wychowania fizycznego i tanecznych. No mamy nadzieję, że jak co roku będą zainteresowani z terenu gminy i powiatu. Także serdecznie zapraszamy, będą nie tylko informacje, będą niespodzianki, pokazy, występy. Na pewno będzie ciekawie, zaprezentujemy się interesująco. Do 8 czerwca szóstoklasiści muszą zdecydować, w którym z gimnazjów kontynuować naukę. Co spośród innych szkół wyróżnia gimnazjum numer 3? My jako jedyni tutaj, nie tylko w powiecie, ale w ogóle na tym terenie dysponujemy takimi prawdziwymi klasami o rozszerzonym programie wychowania fizycznego. Również jeśli chodzi o klasy taneczne, podkreślam, to są jedyne z prawdziwego zdarzenia klasy taneczne, które trenują tu u nas w szkole pod okiem właśnie fachowców, mają specjalistyczne warsztaty, jeżdżą na różnego typu festiwale. No i cieszymy się najwyższym wynikiem z egzaminu gimnazjalnego, także nie tylko sport, nie tylko taniec, ale również wyniki w nauce. Spotkanie informacyjne dla rodziców odbędzie się w czwartek, 14 maja o godzinie 17 w gimnazjum numer 3 przy ulicy Okrzei 19.
Z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Sprawnych Inaczej w Gubińskiej Galerii Ratusz otwarto wystawę fotografii Obiektyw na niepełnosprawność. To nie tylko artystyczne wydarzenie, przygotował specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Gubinie. Promujemy to święto, żeby pokazać ludziom, że nasze dzieciaki są fajnymi dzieciakami, że są kolorowe, że mają też marzenia, że mają swoje pragnienia, potrafią się uśmiechać. Na co dzień spotykam się z niepełnosprawnością i zapragnęłam pokazać Wam, pokazać światu moje dzieci. Zaczęło się od pragnienia pokazania tych dzieci głęboko niepełnosprawnych, które są w domu, których nikt nie widzi i ich nie zna. Miałam przychylność pani dyrektor, która akceptuje wszystkie moje szalone pomysły. Rodzice byli wspaniali, gdyż wyrazili na to wszystko zgodę i dzieci bardzo pragnęły być fotografowane. To było dla nich coś niesamowitego. Praca z osobami niepełnosprawnymi, zwłaszcza intelektualnie, nie należy do łatwych. Tym bardziej czapki z głów przed pracownikami ośrodka z ulicy Piastowskiej i olbrzymi podziw dla mistrzyni fotografii. Żeby ukazać to, co ukazałam dzisiaj, albo co starałam się pokazać, wymaga dostrzeżenia albo złapania może w oczach drugiego człowieka, jego duszy, a to chyba jest najtrudniejsze. Bohaterów wystawy młodych modelek i modeli jest ponad 50. Wszyscy są podopiecznymi specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Gubinie. Jak czuli się przed obiektywem i co dało im pozowanie dla profesjonalnej fotografki? Jak czułaś się jako modelka podczas sesji zdjęciowej? Dobrze. No wszystko przez panią Ewę, naszą kochaną. A co ci dała ta sesja? Szczęście. Jak wszystkich tu na moich kolegów, koleżanek na tych zdjęciach. A jak twoja rodzina zareagowała na zdjęcia? Dobrze. Podobało się im. A które najbardziej? Moje. Podczas tej sesji zdjęciowej czułem się bardzo fajnie. Byłem doceniony, bo miałem tutaj też występ i dużo ludzi się na mnie patrzało też. A co ci dała ta sesja? Ta sesja dała mi to, że po prostu czułem się, że jestem podziwiany przez ludzi. Niesamowite zdjęcia można oglądać w Galerii Ratusz do 25 maja. Uczestnicy akcji liczą na grę odwiedzających. Głęboko też wierzą, że wystawa zmieni postrzeganie osób niepełnosprawnych i przyczyni się do likwidacji barier, które oddzielają ich jeszcze od reszty społeczeństwa. Co się dzieje z promieniem, zastanawiają się żarscy kibice. Drużyna na wiosnę miała być postrachem ligi. Niektórzy nawet zapowiadali walkę o miejsce dające awans do trzeciej ligi. Po ostatnim przegranym meczu u siebie ze Spójnią Ośnolubuskie trzeba otwarcie powiedzieć, że zespół sięgnął dna. Promień rundę wiosenną rozpoczął od dwóch porażek z Piastem Miłowa i KSF-em Zielona Góra. W 18 kolejce podopieczni Artura Sobczyka pokonali na własnym stadionie wicelidera rozgrywek budowlanych Lubsko 2-0. To było ważne, ale niestety jedyne zwycięstwo Promienia w tej rundzie. Później przyszły trzy remisy. W ostatnich trzech kolejkach Żaranie się skompromitowali. Przegrali z Ilanką Rzepin 1-4, Arką Nowa Sól 0-3 i w ostatniej kolejce ze Spójnią Ośnolubuskiej 1-4. Promień na wiosnę w siedmiu kolejkach zdobył zaledwie 6 punktów. Zatrważający jest bilans bramkowy. Zawodnicy zdobyli zaledwie 6 bramek, a stracili aż 16 goli. W ostatnim meczu trener Sobczyk oddał się do dyspozycji zarządu klubu. Władze Promienia jednak postanowiły dać jeszcze jedną szansę szkoleniowcowi i zobowiązały go do podjęcia wszelkich działań celem zmiany postawy zespołu w następnym meczu mistrzowskim, który zostanie rozegrany dopiero 22 maja. Taki komunikat ukazał się na stronie internetowej klubu. Więcej o problemach Promienia w najbliższym wydaniu Gazety Regionalnej. Witam widzów telewizji regionalnej, jestem Manuela. Dziś aura kapryśna. Jaka pogoda czeka nas jutro? Pozdrawiam rodzinę i znajomych. W czwartek temperatura w Żarach i Szprotawie wyniesie 16 stopni Celsjusza, a w Gubinie 15. Zachmurzenie będzie duże, miejscami z zawarstwy chmur przebiją się promienie słońca. Ciśnienie spadnie, barometry wskażą 1012 hektopaskali. Odczujemy delikatny powiew wiatru. Daria Świętoń. Pozdrawiam rodzinę i mojego chłopaka Michała.
czwartek imieniny świętować będą. Maciej i Bonifacy, nie zapomnijmy o życzeniach dla panów. Pozdrawiam, Oliwia Stasiak. Chciałam jeszcze pozdrowić moją kochającą rodzinę i mojego chłopaka Dawida. Witam, jestem Katarzyna Bernagiewicz. Chciałam pozdrowić nauczycieli z tej szkoły i wszystkich kolegów i koleżanek. Klaudia, chciałam pozdrowić Patryka z budowlanki. W wiadomościach to wszystko. Teraz zapraszam Państwa na program Poznaj swoje miasto. Rafał Szymczak opowie dziś o przemysłowych potentatach wschodniej części miasta. Następnie mój pupila, w nim pies Sonia, pani Katarzyny Karnowskiej z Żar. Ja dziękuję już Państwu za uwagę, życzę miłego popołudnia i do zobaczenia.